Cześć, witajcie na kanale Rizer. W kolejnym odcinku gry Green Hell. Gra jest bardzo hardkorowa. Dzisiaj zrobimy sobie challenge, który będzie polegał na tym, że musimy zbudować tratwę w jakimś określonym czasie, żeby po prostu uciec z tej wyspy. Także będziemy kontynuować grę. Niestety nie ma jeszcze tutaj trybu story, mimo że już premiera Early Access była. Jest tryb survival, który jest takim sandboxowym open worldem, w którym możemy robić wszystko. Są też ci przeciwnicy, czyli ten taki tryb tych wojowników pomalowanych. Natomiast nie wiem jaki tam jest sens gry, czy chodzi o to tylko, żeby tam egzystować w tym lesie, czy jednak można znaleźć tu kobietę i ją uratować jakoś, więc chciałbym sobie zagrać teraz challenge i poczekać, aż coś tam więcej o tej grze zacznie się dziać w sieci, jak będzie więcej coś popisane, jakiś może poradnik czy coś. Także zapraszam Was do oglądania. Pamiętajcie, łapka w górę, komentarz, subskrypcja, jeżeli jesteście nowi na kanale, a ja zapraszam Was do oglądania. Ok, budzimy się gdzieś tam po prostu w lesie. W lewym górnym rogu widzicie, że mam kordy podane 50 west, 17 south, więc będziemy musieli iść w tym kierunku. Przy okazji będziemy sobie zbierać wszystko, co się da po drodze tylko, bo wszystko mi się przyda, żeby robić chociażby siekierę, bo tutaj no, plecak jest pusty, nic nie mamy ze sobą. Natomiast kompas mamy w naszym zegarku, który nam też pokazuje nasz poziom najedzenia i tak dalej. Więc idziemy teraz, jeżeli musimy iść na south, to musimy pójść na north, a 52 mamy, czyli będę szedł tam w kierunku północy. Jeżeli tam będę budował wyspę, to po prostu pewnie pojawimy się przy jakiejś wodzie, więc mam nadzieję, że też będzie można się napić. Tutaj w tym trybie są również przeciwnicy, czyli te te plemię wojowników. No, także może być ciężko. Zobaczymy, jak to pójdzie. Oni pewnie będą mnie napadać. Myślę, że to jest trochę podobne do właśnie do The Forest. I możemy się spodziewać tutaj przeciwników. Przydałoby się też, ważne jest to, żeby znaleźć małe kamienie, dzięki którym mogę robić siekierki różne. Możemy też wodospadem w sumie iść cały czas. No, możemy też tym zegarkiem. Dobra, na north muszę się kierować. To jest duży kamień, ja potrzebuję małych kamieni. Coś tu mogę. Oj, jest mały kamień, bardzo dobrze. Z tym nic nie zrobię na razie, nie wiem, może będzie mi potrzebny. Muszę też uważać na węże, bo jak mnie wąż ugryzie, to będzie lipa. Na pająki. Są też jakieś tutaj jaguary, gepardy, tego typu przeciwnicy. Także uważajmy po prostu. Wszystko muszę zbierać. Muszę też znaleźć takie gniazda ptasie, żebym mógł ogień zrobić na przykład. To jest ważne, żebym miał takie zawijasy, żeby coś mogło mi służyć jako podpałka do ogniska. No tutaj zobaczcie, jakaś chata jest. Nie wiem, czy to to. To jeszcze nie to, bo my musimy iść w drugim kierunku. Jakieś owoce. To sobie weźmiemy od razu, zjem je, żeby nie zgniły. Może coś będzie. Ogólnie chyba tutaj wszędzie są, wiecie co, jakieś takie wioski, w których coś tam można sobie pozdobywać, bo, no, bo nawet tutaj było w tym tutorialu mówione, że tutaj były już różne ekspedycje przeprowadzane i że ci ludzie jakby znają ludzi. Tu możemy sobie się przespać. Okej, dobra, to możemy tutaj wracać jakby coś do tego miejsca. A jakieś jedzenie. A teraz, a to? To go chyba nie mogę podnieść. Że będziemy tutaj jako bazę mieli noclegową jakąś. No, co jeszcze? Co jeszcze można? A na przykład, szkoda, że nie mogę tej gazety podnieść, bo ona mogłaby mi służyć jako podpałka. Tu jest benzyna nawet. Łódka jest rozwalona. Tak, to nie jest ta miejscowa. Idziemy dalej na kierunku nord. Dobra, to będzie tam. Jakoś tak mniej więcej. Dobra, nie ma tutaj kamieni po drodze. Chyba wszystko zebrałem, jeszcze mogę na ten pomost pójść. No zobaczcie, tutaj coś jest dziwnego, co to jest? To jest chyba pojemnik na wodę. Water collector, właśnie mi się jakby pokazało w moim notesie, w prawym górnym rogu, widzicie? Nade mną,
że pojawił mi się taki zapis. O, patrzcie. To o kurde, będzie można ryby łowić prawdopodobnie tym. Zajebiście. Pojawiło mi się zapis w dzienniku, jak zrobić water collector, to spoko. Tu mamy rybkę złowioną w pułapce, która się też właśnie pojawiła, fish trap. Nie wiem teraz, czy tą rybę jeść. Musiałbym zrobić ognisko. Ona sobie tutaj żyje. To niech ona sobie tutaj będzie. A ja i tak idę dalej szukać tej tratwy, gdzie tam ona jest. Chyba muszę przejść na drugą stronę wody. Ciekawe, jak to trudne będzie. Bo może być... znaczy tak, jest jeszcze tryb zrobienie tego ogniska wielkiego, jak samolot by przylatywał. I jest jeszcze tryb zrobienie wielkiego obozu, więc wydaje mi się, że ten tryb wielkiego obozu będzie trudny. O, tu kaktus spadł. Kaktus, kurde, kokos. Mogę to... nie mam siekiery, muszę wziąć ten kokos, chyba że mogę ten... Okej, dobra, bo z kokosa jest woda. Tu jest duży kamień. O, tu jest ta tratwa. Dobra, czyli mamy tutaj tą tratwę. Chyba żadnego kamienia nie podniosłem. O, jest jeden. To mogę zrobić siekierę. Co my tu potrzebujemy na tą tratwę? Będziemy potrzebować duże kłody, czyli muszę jakieś drzewa pościnać. Cztery kłody, a reszta to są patyki. I patyki i pewnie lina. Wody z rzeki nie będę pił, bo ona jest zanieczyszczona. Czyli tak, robimy sobie siekierkę. Niestety te siekiery, jest z nimi problem, bo one mają małą żywotność. One się po prostu bardzo szybko psują i chyba nie można ich naprawiać. I tu jest problem z kolei z tymi kamieniami, których jest bardzo mało w grze. Więc od razu zrobię tyle, ile mogę. Na szczęście tam muszę ściąć pewnie ze dwa drzewa, żeby zebrać te... Chyba, że to mogę jakoś tam rozwalić. Ale pewnie nie mogę. O kurde, jakaś ropucha. Może spróbuję upolować takie coś, takiego zwierza. Dobra, gdzie tu takie drzewo będzie dobre, żeby je ściąć? Bo nie wszystkie drzewa można ścinać. Te takie grube mega to właśnie nie można. I tych leżących też chyba nie można. Może te palmy tutaj? Fajnie, gdybym mógł to tak ściąć, żeby tam spadło na dół, żebym nie musiał nosić. A na przykład tą palmę można ściąć? Chyba nie można, tak jakby... Nie ma tych... nie ma takiego, nie wiem... Wyglądu łamanego drzewa, nie wiem jak to nazwać. Co tu mamy? Mały kamień, dobra. Aha, widzicie, no to trudność tej tracji polega na tym, że tu chyba nie ma takich drzew do ścięcia. Tak się rozglądam. I coś tak kiepsko, może po drugiej stronie są. Po drugiej stronie wyglądają na takie, nie? Lepsze. To jakieś owady latają, myślę, że muszę uważać na te owady. Zobaczcie, tam jakby takie były drzewa, nie? Jeszcze tutaj skoczę, bo te to jest za cienkie, na stówkę. Widzicie? Tak widać, że te drzewo mogę obalić. A tam nie było takich śladów. Męczy się moja postać, jest zmęczona, będę musiał pójść spać. No i, wody mi brakuje na pewno. W sumie to te patyki to mogłem tutaj zostawić, bo będę zbierał po drugiej stronie jeszcze, jak tam idę. Mam nadzieję, że tu nie ma piranii. Tam zobaczcie, są, jest, a tu ryby są w ogóle normalnie. No kurde, ty, przeszedłem przez rzekę i mam jakieś zatrapanie na nogę. Będę musiał pewnie to uleczyć jakoś. Ciekawe, czy ten bambus posłuży mi... Jako te kłody, które tam muszę mieć. I przez wodę nie można sobie tego przechodzić po prostu. Bambulog. No to zobaczymy, czy ona zadziała. Pewnie jedną mogę wziąć. Ci muchy cały czas nade mną latają. Mucha albo komary. Ty, nie działa ten bambus. Kurde. Ale z tego bambusa to mogę zrobić na wodę.
Dobra, to zróbmy przy tej tratwie ten zbieracz na wodę. Nie, czekajcie, to muszę chyba w notebooku mieć i tutaj będzie water. Long stick, bamboo log, rope, węgiel musiałbym mieć. Long stick mam. Ale węgiel, no tak, węgiel do filtrowania jest potrzebny. Ale węgla to nie wiem skąd. Musiałbym ognisko mieć, tak? Jeszcze tak patrzę na tą drugą stronę, czy są tam takie lepsze drzewa do ścięcia. Z tymi drzewami to może być lipa, kurde. Daleko będę musiał nosić strasznie. To się, z tymi siekierami będzie problem? Dobra, to ja szukam drzewa i kokosów, bo jestem, bo chce mi się pić. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, znalazłem już cztery te kłody. Można po dwie nosić, chyba nie można więcej. Więc teraz chyba tylko zostają mi patyki, ale to nie patyki, tylko te długie patyki. To też będę musiał niestety ścinać i tych patyków widzę, że tu będzie cała masa, no kilkadziesiąt na pewno, ale robi się późno. Co to za zwierzę jest? Myślałem, że to gepard albo jakiś tam jaguar. Spróbujemy to złapać. Jeśli nie będę ruszał, to może. Kurde, może rzucić mogłem czy coś. Tak, także ja chyba idę spać. Która jest godzina? Zobaczymy. 18. No ale jest późno, to tak jak późno, to kurde, się trochę boję w ogóle tutaj być. Jestem trochę napity, trochę najedzony, więc trochę wszystkiego mam. Nie jest jakoś tragicznie. No, więc jakoś ten pierwszy dzień uda się przetrwać. Mam nadzieję, że tych tubylców nie ma tam w tym, nie wiem jak to nazwać, tej chacie. Chyba tą chatą tu nazwiemy sobie, naszą, że będzie można się przekimać. Oni pewnie mogą przyjść w nocy. Bardzo tutaj dużo wspólnego widzę z grą The Forest. Także dla fanów tej gry ta również powinna się spodobać. Ale szkoda, że ten tryb najważniejszy nie jest jeszcze w grze. Zobaczymy jak się wyśpię. Jakąś gorączkę złapałem, zobaczcie tam było. Zobaczcie jak mam mało życia. Chyba umieram czy coś. Tu są owoce, to wezmę. Nie ma tych owoców. I zbagowane były. Dobra, muszę zobaczyć co mi grozi. Mam jakąś infekcję chyba. O, słuchajcie, niestety, ale zdarzył się wypadek. Gdzieś tam jakaś puma na mnie naskoczyła. W ogóle jej nie słyszałem, była bardzo blisko i od razu mnie zaatakowała i niestety, ale od nowa muszę znowu wszystko zaczynać, więc niosę te belki na podstawę tratwy. Patrzcie, tam się światło pali normalnie. Ogień tam jest. To znaczy, że tam są tubylcy. I tutaj niestety w tym trybie nie można save'ować i widzicie, już mam inną koszulkę, bo jest następny dzień, bo bardzo długo wczoraj grałem. Próbowałem nagrać ten odcinek. Niestety nie udawało mi się. Naprawdę gra jest tak trudna, że nie ogarniam tego w ogóle, jak to zrobić. Mam nadzieję, że mi się w końcu uda tą bazę zbudować. Jak na razie mój rekord to przyniesienie 4 tych belek i 5 patyków. Natomiast ogarnąłem tutaj kilka rzeczy, takich jak chociażby to, że trzeba co chwila sprawdzać swoje ciało, czy nie mamy na nim pijawek. Robimy to, to chyba w tym tutorialu w sumie było pokazywane, jak to robić. Nie będziemy pić z tego wody. Znalazłem też węgiel, bo tam przy tym, na tym obozie był węgiel, więc prawdopodobnie będę mógł zbierać sobie wodę, deszczówkę, więc z jedzeniem nie będzie już aż takiego problemu. Z mięsem też chyba nie będzie problemu, będę musiał coś po prostu upalować sobie jakąś tą kapibarę chociażby i spróbować. Próbowałem walczyć z tą pumą, ale no mimo, że tam kilka razy uderzyłem, to była ode mnie silniejsza. Zbliża się godzina do spania. Moja postać też już jest zmęczona. Jeżeli chodzi o te sprawdzanie ciała, to po prostu musimy zrobić taką inspekcję. Przeglądać sobie jedną rękę, drugą rękę, bo też jesteśmy ranni, to musimy to zabandażować sobie. Nogę musimy sprawdzić, drugą. No i jak są pijawki, to musimy je zdjąć, bo nasza postać wtedy wpada w obłęd po prostu. No i też tutaj tak na niektórych skrańcach są ci nasi przeciwnicy. No, czyli ci tubylcy. Na szczęście oni to zazwyczaj coś tam śpiewają, więc można się próbować od nich oddalić. Czekajcie, czy ja mogę to skrafcić? Wezmę ten węgiel, zobaczę.
Tutaj mam węgiel. Nie wiem, czemu tej wody nie mogę. Tak jakby to tutaj, nie? Powinien być ten... No nie wiem, dlaczego to tak nie działa. Chyba, że ja to muszę inaczej zrobić. Muszę zrobić może taki filtr. Tu ptaszka mamy martwego. Bierzemy notebook, woda i teraz tak. Rope, charcoal, stone. To może muszę linę, a lina to... I kamień, nie wiem do czego kamień. No kamienia też nie mam. Dobra, idę spać. Zobaczymy, co będzie na zajutrz. Spróbujmy stoczyć z nim walkę. Chcę iść w stronę tego ognia, który tam był. Więc spróbujemy to podjąć. Tutaj blokada jak coś pod R jest, więc spróbujemy się bronić. Mam przewagę, że mam taki dystansowy broń. Kurde, i on teraz ucieka. Nie, on mnie tak okrąża i on będzie takie ataki wykonywał teraz. Już walczyłem z kilkoma tymi typami tutaj. I oni, powiem wam, że są tacy... O właśnie, nie? Nieprzewidywalni dosyć, a ja mam mało życia. Kurde, bo ja mam... Fuck. Złamał mi to? Co się stało? Kurde. Ledwo teraz? Nie wiem, czy on teraz będzie uciekał, czy znowu mnie okrążał. Chyba... Kurde, strasznie mało życia mam. Nie wiem w ogóle, od czego mam tak mało życia. Dobra, zbieramy z niego. Chyba dlatego, że mięsa dawno nie jadłem. Muszę zjeść tą konserwę, wydaje mi się. Dziwne, mam też mało energii. Nie wiem dlaczego w ogóle. Wejdźmy w plecak i teraz tak. Jedną kość to muszę sobie wyrzucić. Tak, chcę ją połamać. Mam tutaj ten nożyk. Spróbuję zjeść tu przekąskę. I może to, i wody się napić. Bo niestety, ale kurde, strasznie kiepsko jest. Napił się tej wody? Może i się napił. Ale coś jest nie tak, zobaczcie, strasznie mi... Brakuje mi mięsa chyba po prostu. Kurde, ty się trochę wystraszyłem tego. Tu jest ta kość. Spróbujemy ją połamać. Bo chyba z niej można robić takie... Wykałaczki jakby? Kurde, nie działa. Chyba muszę się przespać, ale nie jestem pewny, bo chciałem też ognisko zrobić, ale nie mam podpałki niestety, nie? Wydawało mi się, że jednak mięsa mi brakuje, bo ja w sumie niedawno spałem. No nie wiem, dobra, zobaczymy. Umarłem, słuchajcie. Umarłem, nie wiem dlaczego, ale chyba... Gorączka mnie zabiła, nie wiem dlaczego. Kurde, strasznie ciężko jest z tym ogniskiem, nie? Nie mogę w ogóle żadnego ogniska zrobić. Bo nie mogę znaleźć podpałki. No i muszę od nowa teraz to próbować przychodzić. Jest to tak trudne, że nie wiem. Niestety, słuchajcie, znowu umieram. Stoczyłem walkę z grzechotnikiem, który... No, pokonałem go, ale on niestety mnie udziabał, a nie wiem, jak zdobyć antidotum, bo pewnie jakiś kwiatek trzeba znaleźć, których jest strasznie mało na tej wyspie i właśnie umieram. Teraz chciałem tak grubo zacząć, słuchajcie, i do tego ognia chciałem podejść, gdzie tam się paliło i tak dalej. No i niestety nie dało się tam dojść, więc jest to bardzo trudna misja. Myślę, że odpuszczę sobie te wyzwania, bo po prostu jeszcze za mało o grze wiem. Ten tutorial, który był, nawet nie pokazał mi, jak tą wodę zebrać tak naprawdę, jak przygotowywać jakieś jedzenie, więc zaczniemy sobie... grać w tryb survival, czyli ten taki sandbox open world, w którym będę starał się jakoś przeżyć i będziemy z dnia na dzień, z odcinka na odcinek jakoś przetrwać dni w tamtym środowisku. Także dzisiaj to będzie wszystko, dzięki za oglądanie, zostawcie, mam nadzieję, łapkę w górę, dajcie znać, co sądzicie o grze w komentarzach. Nowe osoby zachęcam do zasubskrybowania kanału. Dzisiaj z mojej strony to wszystko. Szkoda, że się nie udało. Jest bardzo ciężko naprawdę. I mam nadzieję, że do zobaczenia w następnych odcinkach. Pozdrawiam was. Cześć.